Ten czerwiec zmienił wszystko. Warszawa, 21 maja 1976 roku. Tajne. Informacja dotycząca nastrojów społecznych związanych z regulacją cen. Punkt czwarty. W komentarzach przeważają negatywne oceny ewentualnej podwyżki cen artykułów spożywczych. Punkt piąty. Mają miejsce również wypowiedzi, że w przypadku wprowadzenia podwyżki cen może dojść do konfliktów i niepokojów społecznych. Ale czerwiec zaczynał się niewinnie. To był upalny miesiąc. Ulica śpiewała tyle słońca w całym mieście, ale w powietrzu coraz bardziej wyczuwalne było napięcie. Władze szykowały się do wprowadzenia podwyżek cen żywności. Wtedy, kiedy okazało się, że ceny muszą być podniesione, ludzie ruszyli do sklepów. Komunistyczne władze od początku liczyły się z masowymi wystąpieniami. Powołany został sztab ćwiczeń Lato 76. W komendach wojewódzkich milicji obywatelskiej utworzono specjalne grupy śledczych, których zadaniem było prowadzenie śledztw przeciwko uczestnikom protestów. Przygotowano wolne miejsca w aresztach. Podniesiona została gotowość bojowa jednostek podległych MSW. 24 czerwca wieczorem w radiu i telewizji wystąpił premier Piotr Jaroszewicz. Uzasadniał konieczność wprowadzenia podwyżek. Przedkładam Wysokiej Izbie w imieniu Rady Ministrów wnioski dotyczące czterech powiązanych wzajemnie spraw. Chodzi po pierwsze o zmianę poziomu i struktury cen części podstawowych artykułów żywnościowych. Zmiana cen miała być drakońska. Cukier miał zdrożeć z 10 zł 50 groszy za kilogram do 20 zł za kilogram, czyli o 90%. Ryż z 8 do 20 zł, czyli o 150%. Kiełbasa zwyczajna z 44 zł do 70 zł, to wzrost ceny o prawie 60%. Szynka gotowana z 90 zł do 186 zł, czyli o ponad 100%. Oliwy do ognia dolały zaproponowane przez rząd rekompensaty, skrajnie niesprawiedliwe. Ludzie, którzy zarabiali najmniej, otrzymywali również najniższą rekompensatę. A ci, którzy zarabiali najwięcej, z reguły ludzie partii, ludzie władzy, otrzymywali również najwyższą rekompensatę. Skróty wystąpienia premiera Jaroszewicza ukazały się następnego ranka w prasie. Był 25 czerwca. Jechałem na pierwszą zmianę do pracy, także miało się wrażenie, że po prostu społeczeństwo jest generalnie bardzo niezadowolone. O godzinie 6 rano w zakładach metalowych imienia generała Waltera w Radomiu do pracy przyszła pierwsza zmiana. Ludzie byli zdenerwowani. Najpierw pracę przerwał wydział P6, potem stanęły kolejne wydziały. Po godzinie 8 rano robotnicy wyszli na ulicę. Dołączyła do nich część pracowników położonych obok zakładów sprzętu grzejnego, popularnie nazywanych blaszanką. Pochód ruszył w kierunku centrum. Na czele jechały wózki akumulatorowe. Wielu maszerujących niosło biało-czerwone flagi. Do protestujących przyłączały się kolejne zakłady: Radoskór, Radomskie Zakłady Przemysłu Drzewnego, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Pochód liczył ponad 4000 osób. Robotnicy szli w kierunku Komitetu Wojewódzkiego Partii. Około godziny 9.30 na wniosek komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej pułkownika Mozgawy zarządzono izolację Radomia od reszty kraju. W stan gotowości bojowej postawione zostało ZOMO. Około godziny 12.00 grupa protestujących wdarła się do budynku. Chcieli rozmawiać z pierwszym sekretarzem. Pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Janusz Prokopiak podszedł do okna. Prokopiak poinformował robotników, że za 2 godziny będzie odpowiedź z Warszawy. Ale w rzeczywistości żadnej odpowiedzi z Warszawy nie miało być. Prokopiak zagrał na zwłokę. Przed budynkiem Komitetu Wojewódzkiego rozpalono ognisko. Wrzucano do niego legitymację PZPR. Kilka osób wdarło się na dach i zdjęło czerwoną flagę. Robotników fotografowali z ukrycia funkcjonariusze po cywilnemu. Władza chciała mieć dokumentację. Pomału szykowała się do odwetu. Coraz więcej osób wchodziło do środka budynku Komitetu Wojewódzkiego. Demonstranci zaczęli demolować gmach. To jedno z nielicznych zachowanych kolorowych zdjęć z tamtego czasu. Ktoś podpalił komitet. Do Radomia zaczęły docierać pierwsze oddziały ZOMO i milicji z innych miejscowości. Pomału ZOMOwcy i milicja zaczęli wypierać manifestujących spod komitetu. Walki na ulicach w różnych miejscach miasta trwały do wieczora. Według oficjalnych danych w wyniku starć rannych zostało 121 osób. Ta lista nie uwzględnia pobitych przez milicję.
Według danych Komendy Wojewódzkiej obrażenia odniosło 75 milicjantów, w tym 9 ciężkie. Uszkodzonych zostało prawie 50 pojazdów milicyjnych i 25 pojazdów cywilnych. Wieczorem premier Piotr Jaroszewicz odwołał podwyżkę cen. Tylko w ciągu pierwszej doby zatrzymano ponad 350 osób. W następnych dniach Radom przypominał miasto pod okupacją. W pamięci wielu osób najtrwalej wyryły się tak zwane ścieżki zdrowia. Szpalery milicjantów, zomowców i strażników więziennych. W drugiej połowie sierpnia 1976 roku zmarł ksiądz Roman Kotlarz z parafii w podradomskim Pelagowie. W czerwcu przez chwilę był wśród protestujących robotników. Potem w kazaniach wstawiał się za nimi. Za te kazania wzywany był kilkakrotnie przez SB na rozmowy ostrzegawcze. Zmarł w wyniku pobicia przez tak zwanych nieznanych sprawców. W 1991 roku hołd pokrzywdzonym robotnikom złożył pod kamieniem pomnikiem czerwca 76 papież Jan Paweł II. Z pamięcią o tych wszystkich, którzy czuwali. Koszty były duże, ale w opinii historyków to był zwycięski protest. Niech wreszcie ten Radom, ukarany Radom, będzie Radomem bohaterskim.